Witam bardzo serdecznie. Zaczynamy symbolicznie. Właśnie wybrzmiały dzwony zwiastujące południe, dzwony z najważniejszego płockiego kościoła, z katedry. A okazja, która nas dzisiaj tutaj zgromadziła, jest temu bardzo bliska. Jesteśmy tu wszyscy po to, by uczcić 1050. rocznicę Chrztu Polski. Stąd taki pomysł księżnicy płockiej, by na 1050. rocznicę zorganizować 1050 minut czytania tekstów, które dotyczą bądź Chrztu Polski, bądź kolejnych wydarzeń, które z nim są bardzo mocno związane, tych wydarzeń, które tak bardzo wpłynęły na życie Polski i Polaków. Jesteście jedną z 70 kilku grup, które dzisiaj na terenie Płocka i powiatu płockiego o godzinie 12 zaczynają czytać teksty. Bardzo cieszę się, że jesteśmy tu wszyscy razem i że możemy w ten symboliczny sposób uczcić to niezwykle ważne wydarzenie, oczywiście bardzo ważne w kontekście religijnym, ale także dla naszej państwowości, dla naszego jestestwa narodowego. To bardzo ważne chwile. Zatem zaczynamy ten swój udział w 1050 minutach czytania tekstów dotyczących Chrztu Polski. Andrzej Nowak, wstęp do dziejów Polski. Polska wynurza się w historii pisanej nagle. W latach 963-966 jakby znikąd, w postaci dojrzałej. Od razu jako ważny i poważny czynnik gry politycznej tego krańca Europy. Witukind nazywa Mieszka królem, po łacinie Rex. Ibrahim określa Mieszka także jako króla, i to w dodatku całej północy. To nie znaczy oczywiście, że Mieszko legalnie, w świetle norm prawa łacińskiej Europy, koronował się na króla. Znaczy to jednak, że jego prestiż jako silnego władcy był podkreślany tak przez saskiego kronikarza, jak i żydowsko-arabskiego podróżnika. 12 listopada 1966 roku kardynał Stefan Wyszyński podczas uroczystości milenijnych w Płocku powiedział: patrząc na minione 10 wieków, możemy stwierdzić jasno, że chrzest udzielony Mieszkowi 14 kwietnia 1966 roku był otwarciem źródła, które do dziś dnia spływa na głowy rodzących się Polaków. Chrzest Polski nie jest więc tylko jakimś zamierzchłym wydarzeniem historycznym. Jest krynicą ożywiającą naród. Nie ma w dziejach Polski trwalszej ciągłości, jak ciągłość zbawczego strumienia wody chrzcielnej, która nieustannie płynie przez Polskę na głowy, serca i duszę narodu polskiego. Od Mieszka aż do maleńkiego chłopaczka czy dziewczynki, którą dzisiaj chrzczą kapłani. Jan Paweł II, pamięć i tożsamość. Mówiąc o chrzcie, nie mamy na myśli tylko sakramentu chrześcijańskiej inicjacji przyjętego przez pierwszego historycznego władcę Polski, ale też wydarzenie, które było decydujące dla powstania narodu i dla ukształtowania się jego chrześcijańskiej tożsamości. W tym znaczeniu data Chrztu Polski jest datą przełomową. Polska jako naród wychodzi wówczas z własnej dziejowej prehistorii, a zaczyna istnieć historycznie. Julian Ursyn Niemcewicz, śpiewy historyczny Piast. Gdy popiel w chwilach okropnego zgonu, karzącej zbrodnie doświadczył prawicy, naród, chcąc wybrać następcę do tronu, zebrał się w pięknych równinach Różwicy, gdzie wielkie mnóstwo ciężko szukać zgody. Na głośnych sporach czas ubywał drogi. Głód się czuć dawał, a obce narody szerzyły w Polsce najazdy i trwogi. Ale Bóg dobry spojrzał na Polaków, bo ich do wielkich przeznaczeń gotował. Pośród Kruszwicy spokojnych wieśniaków był Piast, co bogów i ludzi miłował. Dzień nadszedł świetny dla skromnej drużyny, gdzie, jak pogańskie prawo nakazało, pierworodnego syna postrzyżyny obchodzić miano przez ucztę wspaniałą. W gronie przyjaciół zaczęły się gody, pierwszymi dary już uczczone bogi, gdy dwóch młodzieńców przecudnej urody wchodzi w gościnne biesiadników progi. Piast i Rzepicha z czołem nachylonym proszą, by miejsca chcieli zasiąść swoje. Lud się gromadzi, a z tłumem zwiększonym
narzeź pokarm i słodkie napoje. Po uczcie świetni zniknęli młodzieńcy, a lud zgodnymi zawołał głosami. Piast lubił Bogom, po cóż czekać więcej? Niech będzie królem, rządzi Polakami. Gdy wieczór nadszedł, piast głowę na ręce oparwszy, siedział pod jaworu cieniem. Znów przed dom jego ci sami młodzieńce przyszli, światłości okryci promieniem. Rzekli do piasta: Pan, co mieszka w niebie, co zedrze wnukom, tym błędu zasłonę. Aniołów swoich przysyła do ciebie z rozkazem, żebyś wziął polską koronę. Kazimierz Szymeczko, a to ci historia. Gdy w bibliotece nie było już nikogo, mól książkowy historynek wyszedł z ilustrowanych dziejów Polski i przeciągnął się. Co nowego słychać? Zagadnął go militarek, gramoląc się z pomiędzy kart wojny peloponeskiej. Mieszko ochrzcił się wraz ze wszystkimi poddanymi i pojął za żonę Dobrawę, odpowiedział zapytany. Też mi nowina, roześmiał się wierszynek. To było 1050 lat temu. Czy to dlatego, że boję się o swoje dzieci? One są zupełnie bezradne i ślepe. Nic nie widzą, zdziwiłem się, jak wszystkie kocięta po urodzeniu, powiedział dziadek. To mi przypomina, że nie szkopiłem. Dziadek przybył tylko się. Machnął ręką i odwrócił się do mnie. To alegoria, no wiesz, taka obrazowa przenośnia. W roku 966 książę Polan przyjął chrzest, a wraz z nim ochrzczono cały kraj. Ślepota oznaczała więc, że Polska tkwiła dotąd w mrokach zabobonu, ale dzięki Mieszkowi cudownie odzyskał wzrok, czyli została oświecona. Mieszko przyjął chrzest z rąk czeskich, bo nie chciał uzależniać się od Niemiec. Aby wzmocnić sojusz z południowymi sąsiadami, wziął za żonę czeską księżniczkę Dobrawę. Dzięki temu do Polski trafili pierwsi księża, a wśród nich biskup Jordan, który podlegał bezpośrednio papieżowi. Mieszko był dalekowzroczny, wiedział, że bez przyjęcia chrztu nie zdoła długo opierać się niemieckiej potędze. Nowa religia jednoczyła kraj, a księża, którzy jako jedyni potrafili czytać i pisać, przeżyli kulturę i usprawniali administrację. Zaś to biegła siódma rocznica jego urodzin. Ojciec, zwoławszy wedle zwyczaju zebranie komesów i innych swoich książąt, urządził obfitą i uroczystą ucztę, a tylko wśród biesiady, skrycie z głębi duszy, wzdychał nad ślepotą chłopca i nie tracąc z pamięci swej boleści i wstydu. A kiedy inni radowali się i wedle zwyczaju klaskali w dłonie, radość dosięga szczytu na wiadomość, że ślepy chłopiec odzyskał wzrok. Lecz ojciec nikomu z donoszących mu o tym nie uwierzył, aż matka, powstawszy od biesiady, poszła do chłopca i położyła kres niepewności ojca, pokazując wszystkim biesiadnikom patrzącego już chłopca. Wtedy na koniec radość stała się powszechna i pełna, gdy chłopiec rozpoznał tych, których poprzednio nigdy nie widział i w ten sposób hańbę swej ślepoty zmienił w niepojętą radość. Wówczas książę Siemomysł pilnie wypytywał starszych i roztropniejszych z obecnych, czy ślepota i przewidzenia chłopca nie oznacza jakiegoś cudownego znaku. Oni zaś tłumaczyli, że ślepota oznaczała, iż Polska przedtem była tak jakby ślepa, lecz odtąd przypowiadali, ma być przez Mieszka oświeconą i wywyższoną ponad sąsiednie narody. Zaiste ślepą była przedtem Polska, nie znając ani czci prawdziwego Boga, ani zasad wiary. Lecz przez oświeconego cudownie Mieszka i ona także została oświeconą, bo gdy on przyjął wiarę, naród polski uratowany został od śmierci pogaństwa. Dawniej historycy uważali, że książę nazywał się Mieczysław. Badacze próbowali nazywać go Kazimierzem lub Lubomirem, Mieczysławem i jeszcze innymi imionami. Część historyków uważa, że na chrzcie książę otrzymał nowe chrześcijańskie imię. Jedyny zachowany dokument z jego czasów nazywa go Dawą. Ale takiego imienia przecież nie ma. No właśnie, dlatego wymyślono, że książę nazywa się Dagon albo Dagobert. To jak do niego mówiła czule Dąbrówka. Mój Dagusiu, najdroższy Dagoberciku, okropność. Masz rację, dlatego pozostajmy lepiej przy Mieszku. Krzysztof Orzuch, 966. Najbardziej stosownym czasem dla ceremonii chrztu władcy wydaje się Wielkanoc w 966 roku.
Od pierwszych wieków chrześcijaństwa w kościele ugruntowała się tradycja i praktyka chrztu katechumenów w Wielką Sobotę. W 966 roku wypadała ona na 14 kwietnia. Nie mamy informacji o osobie szafarza sakramentu. Podobnie Mieszko przyjął chrzest z rąk duchownych przybyłych do Polski w otoczeniu Dąbrówki. Być może znajdował się wśród nich Jordan, który dwa lata później został ustanowiony pierwszym biskupem monarchii piastowskiej. To właśnie on w relacji Tytmara trudził się nad chrystianizacją poddanych księcia Polańskiego. Zbudowanie w Poznaniu przez jego ojca prywatnej kaplicy kościoła wskazywałoby na zachowanie jakiejś ciągłości wiary chrześcijańskiej, przejętej ewentualnie z Wielkich Moraw. Mieszko, urodzony między 920 a 940 rokiem, jako wnuk syn Świętopełka II lub co najmniej jakiegoś morawskiego arystokraty, mógł zostać ochrzczony przez rodziców już po urodzeniu. Długotrwała względna izolacja od centrów chrześcijaństwa mogła jednak spowodować swoistą degenerację wyznawanej Wielkopolsce religii. Można uznać, że ktoś, kto zbudował w Poznaniu kościół w połowie X wieku, na pewno czuł się chrześcijaninem. Zachowywano posągi bogów i bogiń i święty Gaje, które niszczono i łamano wolniej niż opiewał rozkaz księcia, więc później Mieczysław naznaczył na rozbicie i zniszczenie ich we wszystkich stronach Polski dzień 7 marca. Andrzej Nowak, Dzieje Polski. Skutki wielkie i dalekosiężne chrztu, zapewne przekraczające wyobraźnię dokonującego wyboru w 966 roku, to wprowadzenie państwa i jego mieszkańców w obręb wielkiej cywilizacji łacińskiej Europy. Tego, że będzie to cywilizacja, która nada ton rozwojowi świata przez następnych 1000 lat, nie można było przewidzieć. To, że chrzest oznacza otwarcie na pismo, na kamienne budowle, na wyższy poziom kultury materialnej i duchowej, było jednak jasne już w roku 966. Można to było zobaczyć już choćby porównując Pragę roku 965. Kolejne pokolenie mieszkańców piastowskiego państwa tymczasem zaczną stopniowo zdobywać zdolność samodzielnego pisania i kontynuowania swojej historii, wpisywania jej w coraz bardziej dojrzały, wieloaspektowy sposób w dorobek kulturalny Europy. I to już wszystkie teksty, które przygotowaliśmy do czytania w Ogrodzie Książnicy Płockiej. 1050. rocznica Chrztu Polski, w której wy zaznaczyliście swój bardzo czynny udział. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy do nas przybyli. Szkoła Podstawowa nr 5. Szkoła Podstawowa nr 6. Szkoła Podstawowa Profesor. Gimnazjum Profesor. Pani Anna Kicińska z Komunikacji Miejskiej. Pani Dorota Kuźniewska ze Szkoły Podstawowej nr 6 również czytała indywidualnie. Pani Joanna Kacperska, Biblioteka Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica. Całość rozpoczęła pani Joanna Banasiak, dyrektor Książnicy Płockiej. Co wydarzenie w ogrodzie Książnicy Płockiej koordynowała pani Renata Kraszewska. Też wielkie brawa, bardzo proszę. Przy okazji dziękuję wszystkim, którzy przygotowali to miejsce dzisiaj, ponieważ to taka trochę inauguracja tego roku w ogrodzie naszej Książnicy. Ale proszę śledzić ogłoszenia, bo z całą pewnością będą kolejne rzeczy się tutaj odbywały. Tam dzieci, które przyszły pierwsze, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Profesorze, zauważyli, że z bratków posadziliśmy logo Chrzest 966, logo tej imprezy. Tam jest z bratków posadzone, od razu zauważyli, że to ryba z bratków. Brawo za spostrzegawczość. I oczywiście, tak jak powiedziałam, zapraszamy do kolejnych wydarzeń, które będziemy proponowali, ale proszę też śledzić stronę internetową, tam będą zdjęcia z wszystkich tych ponad 70 miejsc, w których dzisiaj odbyło się czytanie tekstów. Zatem na pewno i siebie na tych zdjęciach znajdziecie. Także cóż, do zobaczenia następnym razem, bądź tu w ogrodzie, bądź na jakichś innych, przy innych okazjach, w bliskim wam być może filiach bibliotecznych. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za to, że wzięliście udział. Pani Renata powiedziała, że to były ogólnopolskie obchody i również na stronie ogólnopolskiej, takiej, która dotyczy obchodów 1050. rocznicy, jest to nasze dzisiejsze wydarzenie zapisane. Także w czymś naprawdę ważnym wzięliście udział. Bardzo dziękuję.
sobie tą całą historię. Chyba nam nie ma lepiej. Thank you.